Drużyna Limanowi zwyciężyła w otwartych mistrzostwach Limanowej futsalu. W tegorocznej edycji Futsal Limy udział wzięła rekordowa liczba drużyn. W ciągu 2 dni rozegrano imponującą liczbę 70 spotkań. W turnieju grali profesjonaliści, jak i amatorzy. W związku z tym, że było dużo miejscowych drużyn, mieliśmy dosyć dużo osób. No wiem, że dzisiaj od ćwierćfinałów za 2 godzinki to na pewno będzie tutaj sala pyka w szwach, no bo wiadomo, to już są te decydujące mecze o te czołowe 3 miejsca, na których wszystkim bardzo zależy. Podczas Futsal Limy Irena Grosicka i Władysław Bieda docenili działalność Witka Sochackiego. Został on doceniony za wkład i rozwój sportu. Rada Miasta uhonorowała go, przyznając mu tytuł Medal Przyjaciel Miasta Limanowa.